Cześć, nowy unboxing na moim kanale. Dzisiaj dzięki uprzejmości AliExpress i FreeX Store dostaliśmy, a raczej dostałem magnetyczny globus, co jest niesamowite, on podobno lewituje i to dzisiaj sprawdzimy. Najpierw otworzymy tą pakę i jak to wygląda? Nie wiem, nie mam pojęcia, to znaczy wygląda to mniej więcej tak. Jest to fajnie chyba zapakowane, że taką mam nadzieję. Styropian, no i tyle. Dobra, tu jest instrukcja. Instrukcja mówi nam to, że... I najpierw, nie wiem, może zaczniemy od tego globusa. I w ogóle kamerę bym dał chyba ciut wyżej. Plastik chyba, wiecie co? Albo tam jest jakiś magnes w środku, nie mam pojęcia. Jest to jakby odkręcane. Nie chcę próbować, nie chcę zepsuć, zanim w ogóle to zacznie mi tutaj działać. No oczywiście, no wiecie, globus jak globus. Fajny plastik, dobra. Nie uciekaj, nie. On jest cięższy u góry. Zasilacz, okej. Okay. Ile to w sumie bierze? No nic. Dobra, to sobie odwiniemy. Albo potem. I mamy jeszcze coś takiego, jak ten cały, zaraz to zobaczymy, moment, o w ten sposób. I poza tym jeszcze jest ta kosteczka taka. Taka. Ej, ale ja nie wiem, z czego to jest. Są tu jest jakiś niebieski, złoty i w kolorach świata, tak jak wiecie. No dobra, mam ten, to obłożymy, pudełko nam w tym momencie nie jest potrzebne. Ostatni element, który nam utrzymuje ten cały globus w pozycji lewitującej. Pozycja lewitująca, Mati. Jest w ogóle taka pozycja? Wątpię. Czy utrzymuje nam no, ten globus w powietrzu, tak? To tu jakoś ma lewitować, więc ja sobie najpierw wszystko tutaj ogarnę, w sensie podłączę to do prądu i zobaczymy jak... Dobra, wtyczka, pyk. Podłączyłem to już do prądu, mam wtyczkę i tylko wystarczy włożyć i zaczęło świecić. Teraz nie pozostaje nic innego, jak tą ziemię umieścić tutaj. Tą ziemię. No coś już czuję, że coś działa na nią, ale zrobimy to według instrukcji, tak jak mówią, czyli bierzemy, dobrze to robię, tutaj polską w naszą stronę i hop, podobno tak się to, okej, i w tym momencie zabieram. Działa! Ale spójrzcie jakie fajne, ej, to naprawdę lewituje. Czy to jest utrzymywane przez jakiś magnes, tylko jak to działa, że to jest ta przestrzeń między tym, że tego nie przyciągnie tak pyk. Czekajcie, spróbujemy coś? Tak jest, na tej zasadzie. Tu jest magnes i tak ręką tego, popatrzcie, ręką tego nie mogę włożyć. Nie da rady, tylko i wyłącznie za pomocą tego. Pyk, oddzielamy to jakoś, hop, puszczamy, jest. Bez tego, jeśli to zgubicie, po zawodach. Pytanko tylko jeszcze, czy ja dam radę na przykład ten globus rozkręcić? Ale super zabawka, nie? Ej, super, fajne to jest. Naprawdę. To teraz nie pozostało mi nic innego, jak ponagrywać kilka fajnych wstawek z tego. Zastanawiam dlaczego, bo ten globus zwalnia, a on nie powinien tak zwalniać chyba, bo on oporu powietrza jakiegoś specjalnego nie ma, chyba że zadmucham. Patrzcie, możemy go rozkręcić dmuchając z niego. Świetna zabawka. Dobra, kończymy, trzymajcie się, w opisie macie dosłownie wszystko, całe moje social media, Facebook, Instagram i mega was zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, strzała, cześć!